Bardzo dziękuję, magnificencjo, panie rektorze, wysoki Senacie, wszyscy Szanowni Państwo Profesorowie, pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego. Ja przyłączam się do słów pana ministra Adama Niedzielskiego. Gratuluję państwu znakomitych wyników ewaluacji. Gratuluję również tego, że te uzasadnienia do odwołań, które pan rektor wraz ze, swoją, ze swoimi pracownikami sporządził, są bardzo przekonujące i na pewno przychylimy się do nich, więc te wskaźniki ewaluacyjne będą jeszcze wyższe. Czekamy tylko na opinię Komisji Ewaluacji Nauki i tak to będzie zrobione. Ja dziękuję za całą współpracę w ciągu tego roku od poprzedniego jeszcze, od poprzedniej inauguracji. Dziękuję w szczególności panu profesorowi, panu rektorowi Rejdakowi za prace y, y, z, związane z badaniem przesiewowym dzieci. Te prace będziemy kontynuować na większą skalę, także w tym roku y, akademickim. Zresztą te prace y, pana profesora i całego zespołu spotkały się rzeczywiście z wielkim pozytywnym odzewem również za granicą, czego gratuluję, bo to też świadczy o niezwykle wysokim poziomie Uniwersytetu Medycznego. To prawda, pan minister Niedzielski to podkreślał, że to może być jeden z trudniejszych okresów w naszych, w naszych dziejach. Tak to wygląda, jak państwo spojrzycie tylko na ostatnie kilka dni, na wydarzenia z poszczególnych dni, to każde wydarzenie oddzielnie mogłoby destabilizować cały rok. W Europie, a to się zdarzyło tylko w ciągu ostatniego tygodnia, więc siłą rzeczy musimy gdzieś to mieć w świadomości. Ale życie toczy się dalej. Rozpoczynamy rok akademicki, w którym będziemy chcieli współpracować tak jak do tej pory i będziemy chcieli pomóc panie rektorze. Rozmawiamy tutaj z panem ministrem Adamem Niedzielskim. Będziemy rozmawiać z panem premierem, będziemy starać się pomóc dokończyć te inwestycje, które są niezwykle ważne, a przy których jesteśmy przez całe te nasze lata współpracy. Mówię tu głównie o naszym szpitalu dziecięcym, rzeczywiście jedynym w regionie, który jest nam konieczny, nie tylko potrzebny, ale konieczny. Jego rozbudowa musi się zakończyć, bo jest to nasz po prostu żywotny interes całego naszego społeczeństwa. Życzę Państwu dobrego roku akademickiego, przezwyciężenia wszelkich trudności i jestem. Myślę wraz z panem ministrem niedzielskim Romberem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dużo więcej potrzeba, ale chociaż te 6 milionów proszę o przyjęcie tego okolicznościowego czeku.